W tym roku 33. edycja wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Mogę powiedzieć, że moja historia z tym wyścigiem jest bardzo długa. Datuje 92. rok. Po raz pierwszy w 92. roku wystartowałem w tym wyścigu. Był to rok olimpijski, rok Barcelony. Wygrywa Bierzyn, drugi jest Darek Baranowski. Ja jestem trzeci. Drugi raz startuję wraz z moją ekipą francuską. To jest rok 96. Jako ekipa wygrywamy 2 lub 3 etapy, bardzo dobrze idzie, a wygrywamy etap do Bielska-Białej i tu moja przygoda zawodnicza się kończy. Następnie byłem jako prowadzący kadrę narodową, jako prowadzący grupę zawodową CCC Polsat Polkowice. Było to około 4 razy, czyli mamy 6, no i 14 razy jestem już zaproszony jako olimpijczyk. Przygoda niesamowita, z każdego poziomu. Ten wyścig oglądałem z poziomu zawodnika na rowerze, z poziomu trenera, który kieruje zespołem, a teraz z poziomu olimpijczyka. Za dużo teraz nie widzę kolarzy, ale też uczestniczę w wszelkich ceremoniach otwarcia, zakończenia, wręczenia pucharów. Przygoda jest wspaniała. Wyścig co roku ma swoją renomę. Co roku na tym wyścigu wychodzi jakaś nowa gwiazda, czy to europejska, czy światowa, która potem podpisuje kontrakt zawodowy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to kolarz polski. Tegoroczny wyścig 770 km, 4 dni, 5 etapów. Tak mniej więcej wyścig Solidarności tak wygląda. Mogę powiedzieć, że jest to po Tour de Pologne. Tour de Pologne jest inna liga, tak? To jest wyścig Pro Touru, ale wyścig Solidarności Olimpijczyków jest, można powiedzieć, jednym z najstarszych naszych wyścigów w ogóle w Polsce i najważniejszym dla kolarzy. Jest to wyścig, który ma swoją renomę, ma swoje doświadczenie, ma swojego dyrektora wyścigu, pana Waldemara Kręca, który co roku stara się, żeby ten wyścig jak najlepiej wypadł. No i mamy polskie ekipy. W tym roku polska ekipa, mamy 2 ekipy polskie, niestety. Mogę powiedzieć, że żałujemy wszyscy, że tylko są 2 ekipy, czyli jest HRM Mazowsze Serce Polski i ATS Woster. Mamy w każdym zespole około 3 zawodników polskich, którzy mogą się liczyć w walce generalnej o zwycięstwo i to by było na tyle. Koalicja zachodnia, czyli Holendrzy tradycyjnie przysyłają 2-3 ekipy. Do tego dochodzi ekipa Elkow, która co roku płata jakiegoś psikusa. W tamtym roku na 4. etapie 2 zawodników Elkow odjeżdża w piątce, w 5 zawodników, które odjechało, było 2 zawodników Elkow. Wygrywają podwójnie wyścig. Nasi kolarze, 4. kończy Alan Banaszek z tym samym czasem co Maciej Paterski i 3. Polak zamyka 20, czyli na 20. miejscu. Bardzo ładnie Alan Banaszek wypadł, wygrał etap. 2 razy był 3., 4. i 6. Dlatego Patryk Stosz otwiera wyścig, wygrywając 1. etap. Dobrze się rozpoczęło dla naszych kolarzy, ale niestety żaden zawodnik na podium nie wszedł. Mam nadzieję, że w tym roku to się troszkę zmieni i że w tym roku na podium będziemy mieli co najmniej jednego zawodnika i to na podium, na najwyższym stopniu podium. Wyścig Solidarności jest wyścigiem ciężkim, tak jak wspomniałem. 4 dni ścigania, pierwszy dzień podwójny etap, 220 km, drugi dzień 101 km, trzeci dzień 142 i czwartego dnia do Łodzi 201 lub 207 km. Daje nam razem 770 km do przejechania w 4 dni. No i wyścig będzie szybki i jak co roku na pewno rozegra się na bonifikatach, czyli zawodnik, który potrafi finiszować z grupy, którego grupa pomoże mu jak najlepiej na premiach wypaść. Wydaje mi się, że ten zawodnik ma szansę wygrania wyścigu tegorocznego. Jestem na Piotrkowskiej koło Juliana Tuwima. Mówią ludzie z Łodzi, że potarcie Juliana Tuwima za nos daje szczęście. Mam nadzieję, że to potarcie spowoduje, że w tym roku Polak wygra 33. edycję wyścigu Solidarności Olimpijczyków.